Oczywiście do takiego wyjazdu należy się przygotować. Nie chodzi tylko o właściwe przygotowanie swojego pojazdu, ale także zabezpieczenie własnego mieszkania. No przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby porozmawiać z sąsiadami i poinformować o takim wyjeździe, o tym, w jakich dniach będziemy nieobecni. No wszystko po to, żeby sąsiad doglądał naszego mieszkania, naszego domu, sprawdzał, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego. Oczywiście proponujemy również to, żeby wszelkie takie wartościowe rzeczy, biżuterię, pieniądze na ten okres z domu zabrać, zabezpieczyć, przekazać być może bliskim, którzy pozostają w domach. Chodzi o to, żeby w tym domu jak najmniej tak wartościowych rzeczy się znajdowało.